Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wobrzych w naszym studiu. Giovanni Roman, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wobrzycha. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wyjątkowe emocje wzbudziła kwestia nowego kredytu zaciąganego przez gminę Wobrzych na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wobrzycha. Klub Prawa i Sprawiedliwości próbował tą uchwałę protestować. Dlaczego wam się to nie podoba? Z prostej przyczyny. Budżet na 2013 rok został przyjęty. Wszelkie zmiany budżetowe wynikające w ciągu roku powinny dotyczyć szczególnych zmian, szczególnych okoliczności, jeżeli chcemy zaciągać kredyty i zadłużyć nasze miasto w dalszym ciągu. Uważamy, że takie zadłużenie, nie, zadłużanie właściwie miasta nie jest tak bardzo aż potrzebne na takie inwestycje, jakie tu rządzący miastem zaproponowali. Przypomnę, że budżet miał na początku roku 503 miliony i według planu miał się zamknąć w tych samych granicach, czyli bez deficytu budżetowego. Po zaproponowanych podwyżkach, biorąc pod uwagę, że już wcześniej wyraziła Rada zgodę na wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości 40 milionów złotych. Mówi pan o podwyżkach, to znaczy zwiększeniu poziomu wydatków, tak? O to panu chodzi. To jest jednoznaczne, bo tak, zaciąganie kredytu z jednej strony jest dochodem, a z drugiej strony jest wydatkiem, bo trzeba kredyt spłacać. Więc jak chciałem, jeszcze raz powtórzę, 503 miliony, do tego plus 40 milionów z emisji obligacji komunalnych, do tego teraz 20 milionów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, dodaje 60 milionów i po tej zmianie budżet jest tak skonstruowany, że jest, dochody powinny sięgać prawie 560 milionów złotych, 63 dokładnie, no i plus jeszcze deficyt budżetowy się pojawił teraz, który wcześniej nie był planowany, czyli miał być tak zwany zrównoważony budżet, no niestety nie jest. Biorąc pod uwagę, ja się tu odniosę do 2012 roku, bo to jest dosyć istotne, gdzie realne zadłużenie miasta Wobrzycha było większe, to znaczy się przychód budżetu w 2012 roku osiągnął pozycję w kwocie ponad 356 milionów złotych. Planowany był 386 milionów złotych. Deficyt pan mówi ponad o 30. Tak, tak, tak. Pan mówi o wydatkach budżetu. Dochody i wydatki. To są dochody. Teraz tak. Panie radny, ale to dochody czy wydatki, bo musimy być precyzyjni. 356 na pewno są, to jest kwota zrealizowanych wydatków w roku 2012. Tak, a miało być 386. Tak, boście jako radni zmniejszyli ten budżet. No i deficyt wyniósł ponad 30 milionów. Zadłużenie miasta Wobrzycha na koniec 2012 roku plasowało się w ten sposób, że 241 milionów zadłużenia było, stricte plus 31 milionów deficytu, co daje w sumie 273 miliony, prawie 300 tysięcy długu. A pana zdaniem zadłużenie. To można dodać deficyt do zadłużenia? Oczywiście, bo deficyt też jest, to są wydatki ponad. Deficyt zwiększa zadłużenie, jeżeli jest z czegoś finansowany. No, jeżeli. To może w tych 240 milionach deficyt, może być ten deficyt schowany. Deficyt to jest przekroczenie wydatków z dochodów. Czyli skoro było 356 milionów dochodu, o 30 milionów dochodów więcej było. O 30 milionów musieliśmy skądś pożyczyć, bo nam własnych pieniędzy zabrakło. I to jest realne zadłużenie. Oczywiście metody księgowania pozwalają na to, żeby procentowo wykazać to inaczej, co zresztą cały czas obserwujemy to nie tylko na scenie kraju, jeżeli chodzi o zmianę klasyfikacji budżetowej po to, żeby nie wpaść w tę niebezpieczną... No właśnie, o to chciałem pana zapytać. Pan mówi o, i napisał Klub Prawa i Sprawiedliwości w swoim oświadczeniu, o niebezpieczeństwie spirali kredytowej, spirali zadłużenia, tego, że Wobrzych będzie musiał i już musi rolować swoje zadłużenie, ale są ustawowe progi bezpieczeństwa. Ten próg wynosi 60%.
Jesteśmy od tego progu w dalszym ciągu bardzo daleko. No ten argument nie przekonuje was w żaden sposób? Nie, według właśnie realne zadłużenie wynosi dużo więcej, bo właśnie sięga znacznie więcej niż to przedstawia pan prezydent i uważam, że to jest niebezpieczne. Ja też czytałem opracowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej Dolnego Śląska. Tam jest taki raport przedstawiony, jeżeli chodzi o gminy z naszego województwa. No i tam między innymi jest wyszczególniona nasza gmina Wałbrzych, w której sugeruje się, że w 2014 roku gmina może sobie nie poradzić z zaciąganymi kredytami. Więc uważam, że ta spirala zadłużania nie przynosi nic dobrego, wręcz odwrotnie. Bo jeżeli zaciągamy kredyty, to powinny te kredyty służyć przede wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha na jakieś inwestycje. Głównie tutaj to tak, akurat dobrze, że się buduje te drogi, remontuje te drogi, bo to służy poprawie bezpieczeństwa korzystania mieszkańców. To dobre są te inwestycje czy złe? Bo, dobre są te inwestycje, tylko jak mówię, termomodernizacja może... nie są aż tak potrzebne, pan powiedział przed chwilą, więc... Nie. Powiedziałem, że te, na które zaciągany jest kredyt. Ten ostatni kredyt, ten na modernizację budynków użyteczności publicznej. Głównie to są, z tego wykazu wychodzi, że tam jest sala gimnastyczna, na to tak. Ale głównie to Ratusz? Są budynki urzędowe. Więc tutaj to one w zasadzie nie poprawiają bezpośrednio mieszkańcom i nie ułatwiają życia, gdzie jest sfera taka, gdzie trzeba to robić. Tak, drogi to oczywiście tak, budownictwo komunalne tak, remonty mieszkań, tak? To, co pomaga mieszkańcom. A w tej chwili, no niestety tak, w planie jest wyburzenie 120 mieszkań, no i te rodziny będą potrzebowały mieszkania. Panie radny, ale jeżeli, z tego co mówi przynajmniej pani skarbnik miasta, jeżeli się zmodernizuje budynki urzędowe, to gmina będzie mniej płacić za ich ogrzewanie. To nie jest dla was argument? Po to się to robi? Jest argument, ale najpierw trzeba wykorzystywać... Pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na instytucjach, na ogrzewanie budynków, wtedy można przeznaczyć na inne cele, bieżące, być może dla mieszkańców. Ja uważam, że nie tylko ja, bo nasz klub uważa, że są inne, ważniejsze potrzeby. Potrzeby te, które są dla mieszkańców, które realizują ich potrzeby. A to nie jest wstyd, że w ratuszu lecą dachówki z dachu, że dach przecieka, że jest zimno, że jest budynek nieogrzany. To nie jest wstyd dla Wałbrzycha taki wizerunkowy, że przyjeżdżają goście, budujemy aglomerację wałbrzyską, przyjeżdżają ministrowie, wchodzą do budynku, a tam dachówki lecą z dachu. Dach, jeżeli jest taka sytuacja, trzeba naprawić. Jednak cała termomodernizacja to jest dosyć kosztowna sprawa. Ciepło przez dach ucieka. Tak, ale ja jeszcze raz mówię, że to ratusz nasz jest bardzo ładny. Zresztą pan tam jest, widzi pan, także nie ma wstydu, żeby tam delegacje mogły się pojawiać różnego szczebla i z zagranicy też. Także tutaj nie ma jakichś problemów z tego tytułu. Ale przede wszystkim mamy służyć mieszkańcom Wałbrzycha i dla nich powinny być skierowane te inwestycje, które powinny im pomagać w naszym życiu codziennym. Nawet gdyby pańskie poglądy i poglądy osób, które promują pomysł remontu ratusza, no w tej kwestii jakoś pogodzić, no to zostają jeszcze olbrzymie inwestycje na drogi. Jeżeli mówimy o budżecie inwestycyjnym Wałbrzycha, to tam drogi, stara kopalnia, to są najważniejsze elementy. Jeszcze raz chcę podkreślić, że budżet na 2013 rok został. Są dla mieszkańców, czy nie są dla mieszkańców? Jeszcze raz bo termomodernizacja to jest tylko jakiś ułamek tego wszystkiego. A to jest w trakcie roku. Ja chcę podkreślić jeszcze raz. Budżet na 2013 rok został skonstruowany i w tym budżecie są zawarte inwestycje, te, które realizujemy. Jeżeli się zwiększa budżet... Nie powinno się nowelizować budżetu w trakcie roku. Można go nowelizować, a tylko w szczególnych wypadkach. Tak jak tu nawet, jak w tym stanowisku naszym, które żeśmy przedstawili, czy w liście otwartym, są klęski żywiołowe. Trzeba mieć właśnie tutaj pieniądze i tak dalej. Jeżeli się pojawia, tak jak mówi pani skarbnik, jeżeli się pojawia wyjątkowa oferta banku, który mówi bez marży, damy wam kredyt, jeszcze wam 10% rat kapitałowych zwrócimy po wykorzystaniu tego kredytu. To nie jest wyjątkowa okoliczność, dla której warto znowelizować budżet? Nikt takich kredytów nie daje z zerową marżą. Z zerową marżą, no chwileczkę, no nie może być zerową marżą. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o kredyt tych 20 milionów,
to z tego tytułu, że zaciągniemy kredyt na termomodernizację, to zmniejszymy zadłużenie do w sumie z tych 20 milionów to będzie 19 milionów 400 tysięcy, bo 10%, które gmina otrzyma po zrealizowaniu termomodernizacji, to i tak musi odsetki zapłacić, co zresztą pani skarbnik powiedziała na komisjach, w wysokości 1 400 tysięcy. No tak, ale mówię o marży, nie o oprocentowaniu. No tak, ale to są też koszty. Też trzeba zapłacić. Także to są sytuacje takie, że no trzeba ten pieniądz wypłacić. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że się podpieram też opinią Dolnośląskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie gmina Wałbrzych, nie tylko gmina Wałbrzych, bo i Związek Wodociągów jest tam wyszczególniony jako szczególnie zagrożone jednostki, które mogą sobie nie poradzić z budżetem w 2014 roku. Dlatego nasze takie jest stanowisko, bo widzimy zagrożenia, których być może ktoś inny nie widzi, ale my to widzimy i po prostu przestrzegamy. Jaki waszym zdaniem powinien być maksymalny poziom zadłużenia? Jeżeli nie ustawowe 60%, to w takim razie ile? Bo mamy w tym momencie według oświadczenia pani skarbnik i pana prezydenta 37%, więc no, ustawowe progi jeszcze daleko, jak rozumiem. Klub Prawa i Sprawiedliwości chciałby jeszcze bardziej rygorystyczne te progi. Jakie one powinny być? One powinny być dostosowane do dochodów, które będzie miała gmina. I to jest najważniejsze, bo jeżeli my w tej chwili, u nas te dochody spadają, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że ten budżet się zwiększył, a to wynika z tego, żeśmy otrzymali rozkość. To ponad 100 milionów jest więcej w budżecie, ale też są wydatki z tym związane. Ale niemniej jednak, jak mówię, ta opinia Dolnośląskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej jest naszą wykładnią tutaj, która sugeruje i przestrzega przed takim stanem i taką polityką budżetową, jeżeli chodzi o gminę Wałbrzych, która może doprowadzić do poważnej sytuacji ekonomicznej gminy. Więc inwestycje, kredyty powinny być dostosowane do dochodów, a dochody to są dochody z podatków przede wszystkim. I tutaj, gdyby działania szły w dużej mierze na koncentrację się właśnie rozwoju gospodarczego, pozyskiwania różnego rodzaju inwestycji, przemysłu jakiegokolwiek, który w konsekwencji by przynosił te dochody, no to wtedy to przynosi jakieś dochody i daje... Jakie pan zna kategorii wydatków samorządowych, które by ściągały inwestorów do Wałbrzycha? To nie o to chodzi. Do samorządów. Nie, to trzeba... Nie, ale pan o tym wspomniał. Tak, ale to trzeba zastanówmy się, na co można wydać pieniądze, żeby inwestorzy przyjechali, jeżeli nie na drogi, nie na uzbrajanie terenów. Bo na to są wydawane pieniądze teraz. To rozumiem, że pana zdaniem powinny być wydawane inaczej, dlatego pytam. Ale ja cały czas mówię, a pan mnie nie rozumie, albo nie chce mnie pan zrozumieć. Ja powiedziałem, że kredyty na drogi, na polepszanie życia mieszkańców Wałbrzycha, tak, bo to trzeba robić, żeby nasze miasto było otwarte i przyjazne dla inwestorów. Zgadzam się z tym. Termomodernizacja akurat nie jest takim istotnym czynnikiem, który trzeba natychmiast wykonywać, tym bardziej, że tam niewiele gmina na tym zaoszczędzi. I to zależy właśnie od polityki prezydenta i jego aktywności, jakie tutaj gremia przemysłowe, gospodarcze do nas się u nas się pojawią i będą chciały tu inwestować, z nami współpracować, a co w przyszłości powinno skutkować tym, że będą wpływy do budżetu gminy. No dobrze, chciałem zapytać o te listy otwarte, bo to jest pierwsza od dosyć dawna taka wyraźna inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o politykę na szczeblu Rady Gminy. Czy to jest początek w takim razie jakiejś waszej ofensywy politycznej? Próbujecie być bardziej wyraziści, bo wiadomo, że zbliżają się wybory? Rok temu też Wałbrzych zaciągał różnego rodzaju kredyty, wtedy oświadczeń tego rodzaju nie było. Były oczywiście wystąpienia na Radzie Miejskiej, no ale jednak to jest list otwarty do mieszkańców, więc forma dosyć szczególna. No szczególna. Powiem tak, że w sumie chodzi o to też między innymi, że ja do tej pory byłem, do końca praktycznie tamtego roku, byłem członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bo w pewnym momencie, na początku roku, zaproponowano mi, żebym został przewodniczącym naszego klubu.
No i być może razem wspólnie z radnymi żeśmy usiedli, żeśmy zastanowili się na tym, co trzeba zrobić. Tu nie chodzi o to, że to przed wyborami. Do wyborów mamy jeszcze ponad rok czasu, więc po prostu przyjęliśmy nową strategię działania i tą strategię realizujemy. Chcemy po prostu być bliżej mieszkańców i chcemy im pomagać. Bo to, co wszystko tutaj jest przedstawiane, to nie jest tylko nasze przemyślenia. Bo przecież my jesteśmy radnymi, którzy pełnią dyżury. Jesteśmy blisko mieszkańców. Mieszkańcy do nas przychodzą, zgłaszają różne problemy. I my przelewamy te ich życzenia na papier, na pomysły. Mieszkańcy obawiają się wysokiego zadłużenia Wałbrzycha. To są problemy, z którymi do was przychodzą. Tak, dokładnie. Obawiają się nie tylko zadłużenia, ale przede wszystkim podwyżek, które cały czas się pojawiają. Podwyżki wody, rewolucja śmieciowa, podwyżki śmieci, za śmieci. No bo dla niektórych to jest niezrozumiałe, że segregując śmieci powinno być taniej, a jest drożej. No i tutaj jest też trudno tak bezpośrednio tym mieszkańcom wytłumaczyć, że mimo segregacji jest drożej, no ale bo akurat jest ta kosztowniejsza ten cały proces utylizacji, zbierania i tak dalej. No ale to są sprawy, które bulwersują mieszkańców i my to po prostu chcemy występować w ich imieniu i występujemy i po prostu to jest ich głos. Dlaczego Mirosław Bartolik nie podpisał się pod tymi listami? Akurat go nie było na klubie. No nie było go na klubie, proszę pana. No i się nie podpisał. No, w związku z tym tak to wygląda. No. Ale popiera wasze postulaty, czy nie popiera? To raczej nie mieliśmy możliwości z nim podyskutować, bo nie był na klubie. Na sesji Mirosław Bartolik jeszcze jest duchem w Prawie i Sprawiedliwości, czy już nie? Boże, legitymację złożył, to wszyscy wiemy, partyjną, w związku ze swoimi obowiązkami zawodowymi, ale pytanie, czy jeszcze wspiera waszą politykę, czy już od pewnego momentu głosuje inaczej? Ja bym to pytanie skierował do pana Bartolika. On nie za bardzo chce przyjść do studia, pytam pana, bo nie widzę podpisu Mirosława Bartolika pod listem. Ja tylko mówię to o faktach. Został zaproszony na posiedzenie klubu, no z różnych przyczyn nie mógł przyjść. A pamięta pan, jak Mirosław Bartolik głosował w sprawie absolutorium dla prezydenta? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie. Dobrze, to jeszcze jeden list do mieszkańców ma pan przed sobą, też dotyczy uchwały Rady Miejskiej. To jest uchwała w sprawie sposobu zbycia majątku Rady Gminy. Dlaczego nowelizacja tej uchwały wzbudziła takie zamieszanie i kontrowersje? No bo to w końcu jest tak. Jest Rada Miasta. Rada Miasta jest organem kontrolnym władzy wykonawczej naszego miasta. I ja nie widzę podstaw, żeby Rada z roku tam za jakiś czas wyzbywała się swoich uprawnień kontrolnych. Powinna właśnie zastanawiać się nad tym Rada, bo jeżeli pan prezydent, czy rządzący miasto... Co jest dokładnie w uchwale, może powiedzmy? Co was tak dokładnie bulwersuje? Bo to jest istotne, żebyśmy potem mogli to komentować. No to chodzi o zbywanie, wydzierżawianie, zawieranie umów leasingu. O to chodzi, żeby dać szerokie pan spektrum. Pan prezydent te wszystkie czynności, które pan wymienił, będzie mógł dokonywać sam, bez zgody Rady Miejskiej. Bez zgody Rady Miejskiej. I chcę właśnie podkreślić, że jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba coś zbyć, czy trzeba nawet tę umowę leasingową zawrzeć, niby to dla korzyści miasta, jesteśmy za tym, żeby to przedyskutować. A w sytuacji takiej, kiedy rządzący miastem podejmują taką decyzję, Rada może się dowiedzieć już po fakcie. Nie? Nawet nie będzie możliwości zapytania, dlaczego, jakie z tego będą korzyści, czy jakie zagrożenia powstaną. No po prostu pozbawiamy się tej kontrolnej funkcji. Uważam, że to jest takie dosyć trudne do tego, żeby się pozbawiać właśnie tego. Po to są kontrole wszędzie ustanawiane, żeby było dobrze. Jest komisja rewizyjna Rady Miejskiej. To nie jest, no tak, ale to jest gremium, post factum, które mogłoby to kontrolować. Ale to jest post factum. Pozbawianie się czegoś, tej funkcji kontrolnej, to się pozbawia przeciwdziałania w momencie, gdy na przykład Rada uzna, że coś, że na przykład nie zgadza się na jakąś decyzję, która jest kontrowersyjna. Można wtedy dociekać, można próbować zrozumieć tą sytuację i w konsekwencji podjąć odpowiednią decyzję. A tutaj to już nie. Decyzja zapadła,
I, a jakie pan uznaje sobie... intencje prezydenta, który zaproponował taką uchwałę? On by chciał rzeczywiście robić coś za plecami Rady? Czy może chodzi o to, żeby było szybciej, sprawniej, żeby nie czekać do zwołania kolejnej sesji Rady Miejskiej, żeby nie trzeba było dyskutować na komisjach o tym wszystkim? Może to tego rodzaju argumenty ma? No to właśnie o to chodzi. Być może są takie argumenty, że pan prezydent nie chce dyskutować na ten temat z radnymi, tylko jak stawia ich w sytuacji, gdy to już zostanie dokonane. Ja abstrahuję od tego, czy to dobrze będzie, czy źle. Po prostu może być dobrze, ale może być też niezbyt dobrze. Więc po to jest ten organ kontrolny, żeby mógł to weryfikować w trakcie procesu tego podejmowania tej decyzji. Ja chcę powiedzieć tak, że czy nawet wydzierżawianie, czy sprzedaż nieruchomości, czy nawet umowa leasingu, jeżeli pan prezydent się zgłosi do Rady, no to przecież w przeciągu miesiąca taka sytuacja jest praktycznie rozwiązana i może dojść do sfinalizowania poprzez właśnie wyrażenie zgody przez Radę Miasta. Ten miesiąc to za długo. No, proszę pana, nie. Absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym, bo sytuacje nieruchomości czy leasingu, to one nie są o tak na pstryknięcie palca. Zawsze się przygotowuje, dyskutuje. Na pewno to pan prezydent robi w gremie swoich doradców. Ale my jako radni powinniśmy być też w ten proces włączeni, żebyśmy mogli przed społeczeństwem też odpowiedzieć, gdy nam będą zadawać jakieś pytania, a może nawet zarzuty będą nastawiać, że myśmy na to pozwolili, czy nie pozwolili. No ta umowa leasingowa, no też taka jest dosyć jest, ale też to jest nowa forma zaciągania kredytu na mieniu gminy, po prostu, żeby zdobyć kredyt. No to znaczy się, że gremium, które konstruuje budżet, ale konstruując budżet, okazuje się, że gremium, które konstruuje ten budżet, nie w pełni jest przygotowany do tego, co się ma zdarzyć w budżecie w ciągu roku, w ciągu 12 miesięcy. Bo praktycznie jest tak, że co miesiąc są zmiany w budżecie. Drobne zmiany to są. Pan tu porównywał z innymi gminami, jak to wygląda? Jesteśmy wyjątkiem na tle innych gmin, czy może jednak wszyscy tak robią? Ja chciałbym powiedzieć tak. Każda gmina działa według swojego prawa. Jeżeli inne gminy robią tak czy inaczej, dlaczego my mamy powielać na przykład cudze błędy? Nie musimy cudzych błędów powielać. My twórzmy swoją rzeczywistość według tego, co mamy. Jeszcze raz podkreślam, że opinia Dolnośląskiej Rady Regionalnej krytycznie się wypowiada na temat budżetu 2014 roku dla gminy Wałbrzych. No więc dlatego trzeba coś robić, zastanawiać się, jak prowadzić tą politykę finansową, żeby nie doprowadzić do tego spirali zadłużenia. Bo nawet to, co już zostało zrobione, może dla kogoś 270 milionów to zadłużenia to jest mało. Ja uważam, to jest kolosalna suma. Niektórzy mówią, tak jak pan prezydent mówił, że niektórzy się śmieją, że pan prezydent nie zaciąga większego zadłużenia, ale ktoś to będzie musiał kiedyś spłacić. To tak samo jak rodzina, która żyje ponad stan, zaciąga kredyty i co, w pewnym momencie wpadła w tą spiralę zadłużenia, nie stać jej na spłacanie kredytów, ani nawet nie stać na spłacanie odsetek. I co się wtedy dzieje? Pojawiają się służby windykacyjne, komornik i całe mienie jest rozsprzedawane za bezcen. Bo pójdzie na licytację i nigdy się nie osiągnie takiej wartości, jaka by była przy wycenie rzeczoznawczej. Nie radny, ale też podejrzewam, że żadna gmina w Polsce nie ma ambicji, żeby zredukować swoje zadłużenie do zera, bo to też jest wbrew pewnym prawidłom ekonomii. Ostatnie pytanie, panie radny. Chciałbym się odpowiadać do naszej gminy. Mhm. Inne gminy mają swoje rady, swoich przedstawicieli i niech oni się wypowiadają. Rozumiem. Ostatnie pytanie, panie radny. Czy pan będzie kandydatem PiS na prezydenta Wałbrzycha? No, to mnie pan zaskoczył. Ja nic o takiej sytuacji nie wiem, nie będę wiedział. Pan wie, że są wybory za rok, więc czemu pan jest zaskoczony? No, musicie szukać kandydata w swoich szeregach. Pan jest szefem klubu radnych. Najbardziej naturalna kandydatura, jakie się może pojawić. Znaczy nie, niekoniecznie, bo ja jestem szefem klubu radnych. Ale chciałbym panu powiedzieć, że przecież są struktury. Jest zarząd okręgowy i on będzie podejmował te właściwe decyzje. Jest też zarząd powiatowy. Więc tam się będzie to gdzieś tam konstruowało, będą padały propozycje. Także ja nie przewiduję takiej sytuacji. Nawet nie słyszałem o czymś takim. Być może pan usłyszy. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Giovanni dziękuję Roman, bardzo. Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Wałbrzychu był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie.
www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.